Brodawki wirusowe, potocznie nazywane kurzajkami, są zmianami skórnymi powstałymi na skutek zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego. Wirusem najłatwiej jest się zarazić w miejscach publicznych, takich jak basen, sauna, solarium, czyli wszędzie tam, gdzie skóra może mieć kontakt ze skażoną powierzchnią. Skuteczną obroną organizmu przed wnikaniem wirusa HPV jest nieuszkodzona zdrowa skóra oraz prawidłowo funkcjonujący układ odpornościowy. Dlatego też sam kontakt z wirusem nie powoduje od razu zakażenia. Aby do tego doszło, wystarczy jednak drobne zranienie lub otarcie skóry. Na przykład, gdy skóra zostanie uszkodzona przy goleniu. Na ryzyko zarażenia się wirusem HPV są również narażone osoby z obniżoną odpornością, zwłaszcza dzieci oraz osoby w podeszłym wieku. Z racji braku istnienia leku działającego na wirus HPV, leczenie nie obejmuje przyczyny powstania brodawki, tylko skupia się na jej miejscowym usuwaniu. Do dyspozycji są miejscowe terapie farmakologiczne lub leczenie inwazyjne. W dzisiejszym filmie pokażemy Wam jedną z najskuteczniejszych metod, czyli kriochirurgię. Usuwanie poprzez wymrażanie jest metodą leczenia przy użyciu niskiej temperatury. Polega na miejscowym, kontrolowanym niszczeniu zmienionej chorobowo tkanki poprzez jej zamrażanie. Do zabiegów wymrażania wykorzystujemy azot w postaci płynnej. Metoda ta ma zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny, szczególnie w dermatologii. Czy zabieg boli? Zabieg nie wymaga znieczulenia. Dla dużej części pacjentów jest na ogół niebolesny. Niektórzy pacjenci mogą odczuwać pieczenie i dyskomfort w okolicy wymrażania, a bezpośrednio po zabiegu niewielki ból. Gojenie jest na ogół szybkie, od 7 do 14 dni, z niewielkimi bliznami lub bez blizn. W ciągu kilku godzin po zabiegu może powstać pęcherz. Aby całkowicie usunąć brodawkę, może być potrzebny 1 do 4 zabiegów wymrażania w odstępach co 1-3 tygodnie.